Moi drodzy, tematem następnego laboratorium z eksploracji danych jest indukcja drzew decyzyjnych. Zanim przejdziemy do samego ćwiczenia, parę słów na temat modelu drzew decyzyjnych. To jest model z jednej strony bardzo prosty, z drugiej strony bardzo, bardzo chętnie wykorzystywany ze względu na swoją interpretowalność, na to, że jest to jeden z tych modeli uczenia maszynowego, który jest łatwo zrozumiały i łatwo interpretowalny dla ludzi. Jako prosty przykład rozważmy kwestię prawyborów w Partii Demokratycznej, które odbyły się prawie 20 lat temu. To było tuż przed pierwszym zwycięstwem Baracka Obamy w wyborach prezydenckich. Jak wiecie, w systemie wyborczym amerykańskim zarejestrowani członkowie i członkinie danej partii mogą wybierać kandydatkę czy kandydata, którzy koniec końców będą reprezentowali całą partię w wyborach ogólnokrajowych i te wybory odbywają się na poziomie pojedynczych hrabstw. W tamtym roku, bodajże 2004, jeśli mnie pamięć nie myli, dwójką kandydatów była Hillary Clinton i właśnie Barack Obama. Po przeprowadzeniu prawyborów zbudowano takie drzewo decyzyjne, które niejako tłumaczy decyzje poszczególnych wyborców. Teraz to bardzo dobrze ilustruje samo pojęcie tego modelu. Mianowicie pierwszym pytaniem, drzewo decyzyjne to jest po prostu graf acykliczny, skierowany, który w wierzchołkach ma test na jakimś atrybucie. Krawędzie wychodzące z danego wierzchołka stanowią wynik testu na danym atrybucie. W liściach drzewa znajdują się klasy decyzyjne. Możecie sobie wyobrazić cały zbiór uczący jako zbiór wszystkich hrabstw, w których odbyło się głosowanie. Te hrabstwa są opisane za pomocą kilkunastu różnych atrybutów i teraz będziemy próbowali zbudować sobie model, który tłumaczy, dlaczego w danym hrabstwie wśród członkiń i członków Partii Demokratycznej wygrał na przykład Barack Obama albo wygrała Hillary Clinton. Więc jak widzicie, pierwszym najbardziej różnicującym atrybutem jest, co jakby dosyć oczywiste, etniczność w danym hrabstwie. Jeżeli dane hrabstwo posiadało co najmniej 20% czarnej populacji, to w takich hrabstwach zdecydowanie wygrywał Barack Obama. Jak widzicie, łącznie tych hrabstw było 450 i w znakomitej większości wygrał Obama. Jeżeli natomiast w dane hrabstwo nie było w 20% afroamerykańskie, to wtedy kolejne pytanie, kolejny test na atrybucie dotyczył poziomu ukończenia liceum. I jeżeli ten współczynnik skolaryzacji nie był specjalnie wysoki, czyli to były raczej hrabstwa wiejskie, to tam dosyć zdecydowanie wygrywała Clinton. Co do zasady możemy się zgodzić, że Obama reprezentował w tych prawyborach taką bardziej wielkomiejską, wykształconą i liberalną Amerykę. Natomiast Clinton była bardziej kandydatką preferowaną przez, po pierwsze, przez białe hrabstwa, po drugie, bardziej taką rolniczą, bardziej tradycyjną, można wręcz powiedzieć bardziej konserwatywną Amerykę, ale nadal tą skupioną wokół Partii Demokratycznej. Zatem to jest kolejny test na kolejnym atrybucie. Jeśli ten współczynnik skolaryzacji był powyżej 78%, to i znowu odnosimy się w kolejnym teście do tego samego atrybutu, do tego samego współczynnika skolaryzacji, tym razem jednak z inną granicą. Tak? Ten threshold, ten punkt podziału tutaj jest inny, wynosi 87%. Więc jeżeli ten współczynnik skolaryzacji był z kolei wysoki, to tam wygrywał Obama. Natomiast jeśli nie, no to kolejne pytanie brzmiało, gdzie dane hrabstwo się mieści. Jeżeli to był Northeast, czyli Nowa Anglia, taki matecznik Clintonów, no to wtedy tam wygrywała Hillary, a jeżeli to był West albo Midwest, no to z kolei i tu kolejne, tak, kolejne pytania, kolejne atrybuty, które w końcu prowadziły do decyzji. Zobaczcie też, że im wyżej jesteśmy w drzewie, tym te liście są liczniejsze, to znaczy znacznie więcej hrabstw wpada do danego liścia. Im więcej testów musimy wykonywać, to znaczy tym więcej różnych warunków musi dane hrabstwo spełnić, żeby wpaść do danego liścia, tym mniej tych hrabstw łącznie jest. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie ilustracja samego modelu, natomiast w żaden sposób nie mówimy tutaj o tym, w jaki sposób ten model jest generowany. To znaczy, po pierwsze, co decyduje o tym, jaki atrybut będzie wybrany jako atrybut testujący. Po drugie, skąd się bierze ta konkretna wartość? Dlaczego 20, a nie 30? Dlaczego 78, a nie 63 na przykład?
To wszystko jest oczywiście kwestią parametrów algorytmu indukcji drzewa. Większość algorytmów indukcji drzewa korzysta z niewielkiej liczby parametrów. Pierwszym takim oczywistym parametrem jest oczywiście maksymalna głębokość drzewa, to znaczy ile różnych testów pozwalamy. Im więcej tych testów, tym pewnie model będzie dokładniejszy, ale z drugiej strony po pierwsze grozi nam przeuczenie się, czyli zbyt duże dopasowanie się do zbioru uczącego, a po drugie być może te reguły stają się zbyt trudne do zinterpretowania, bo są po prostu za duże, zbyt liczne. Drugą istotną kwestią jest kwestia kryterium wyboru tego atrybutu. W każdym momencie, kiedy jesteśmy w dowolnym momencie procesu indukcji drzewa, musimy wybrać jakiś atrybut i jakiś punkt podziału. I to się odbywa tak naprawdę metodą brute force, gdzie przechodzimy przez wszystkie atrybuty, dla każdego atrybutu generujemy wszystkie możliwe podziały i dla każdego podziału mierzymy, jak dobry jest to podział. Zasadniczo wykorzystujemy trzy miary do oceny jakości podziału. Są to współczynnik Giniego, entropia i information gain. Information gain ratio, czyli różnica między entropią całego zbioru i entropią warunkową dla danego atrybutu. O tym sobie powiemy trochę bardziej już w tej części związanej z prezentacją samej treści ćwiczenia. W materiałach do laboratorium macie też przykład, macie link do takiej interaktywnej wizualizacji pokazującej krok po kroku proces indukcji drzewa. Tam z kolei jest to zadanie klasyfikacji danej oferty mieszkaniowej jako domu położonego w Nowym Jorku bądź w San Francisco w zależności od atrybutów opisujących dany dom. Proszę sobie przejść spokojnie przez tą wizualizację, dlatego że ona bardzo ładnie ilustruje różne aspekty procesu indukcji drzewa. Tutaj pojawiają się, będzie wytłumaczenie, skąd się bierze wybór atrybutów, skąd się biorą kolejne decyzje, w jaki sposób one są generowane, jak liczona jest czystość poszczególnych elementów, tak, w jaki sposób generuje się właśnie te granice, skąd one się biorą i tak dalej, i tak dalej. Także to jest bardzo czytelna, bardzo przyjemna wizualizacja, tylko trzeba sobie spokojnie przejść krok po kroku i to przeczytać. Tyle tytułem wstępu. W drugim filmie porozmawiam sobie już konkretnie o treści